Słowo Boże na dziś, 29 maja. Czytanie z mądrości Syracha. Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał i błogosławił Twojemu imieniu. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 19. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne. Nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serca. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Nakazy Pana są radością serca. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Nakazy Pana są radością serca. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Chrystusa niech w Was mieszka w całym swym bogactwie. Dziękujcie Bogu Ojcu przez Chrystusa. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali Go: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam Wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem Wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy, od ludzi, lecz bali się tłumu. Ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka, odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.